W tle leci muzyka, od której można się wzbogacić. Podobno w zależności od tego, jakich hercy się słucha, jakiej muzyki, tak później wpływa to na twoje życie. Jeśli słuchasz takiej muzyki, to pieniądze lecą do ciebie z nieba. I spoko, ale naprawdę bardzo dobre. Przyjechaliśmy zobaczyć podwodny świat Pattayi. Co tam się kryje? Jakie zwierzątka, jakie rybki tutaj zaraz zobaczymy. Skuter zaparkowany pod drzewem. Zabezpieczamy się przed deszczem, który prawdopodobnie może za niedługo spaść, bo chmury krążą bardzo ciemne. No rano była piękna pogoda, bezchmurne niebo, a troszeczkę teraz po południu naciągnęło. No to żywy wąż, to nie zabawka. Wow. Jedno tylko takie bardzo ważne info na początek to to, że kupiliśmy bilety przez internet, przez stronę Attraction. O kurde, zapomniałem jaka dokładnie. Coś tam, Pattaya to Attraction? Jakoś tak. W każdym bądź razie bilety kupiliśmy online i dobrze, że to zrobiliśmy, bo zaoszczędziliśmy 45% ceny biletów, czyli prawie o połowę taniej niż kupuje się tutaj na miejscu. Polecam. Jest to zdjęć. No, po jednym i lecimy dalej. Ładne papuszki. Ale te były niezłe ryby. Dobre 2 metry miała jak nic, albo i więcej. To jest chłodniej od razu. No, troszkę chłodniej. Ej, Emi, a tutaj ten, co to? Nie, to chyba tylko ekran. No, to są ekrany. O, ale ciemno. O, ale chłodno. O, ale fajnie. Ale fajowe. Lionfish. Takie to bym chciał mieć w domu, co by mi pływały. Ale fajowe. Tutaj jest lekki stresik, ja powiem wam. Koło tej rybki, to ja ci zrobię zdjęcie, bo ale schiza. Ale schiza. Ale schiza, że nad tobą woda. O Jezu. Co? Zrobiłyście sobie zdjęcie? No, ale mają ogromne oczy. O. Oczy wielkości nas. Ale słodziutko tu jest. Kurczaki. Słodziutko. Nie stresujesz się? Nie boisz się? Nie? On mi tak się jakoś w głowie tutaj mieni. Nie wiem czemu. Jakoś tak dziwnie. Coraz większe te stworzenia, no. Ole. Takie to ostatnio łapaliśmy na wędkę. O, jaki ten bydlak. Ten jest bydlak. Czekaj, już. Ole wielkie. Ja pierdziele. A ten co? Ale zawiecha. Ale ma zawiechę. No, jaki on jest ogromny. Co one tu mają? Tam jest jakiś wąż też, ale nie? Czy to jest nie, to takie tylko ten. Ej, to są rekiny, czy co to jest? No, takie chyba rekinki jakieś. No. No, rekiny, rekiny. Ale. No, płaszczka kozacka tylko ucieka na mnie. No, znaczy na szczęście ja je zrobiłam zdjęcie. Zdążyłaś? O, tutaj będziemy teraz widać fajnie. O. Tutaj będzie ją widać. To jest taka wielka, że mi się nie mieści w kadrze. A tam jest tak jeszcze jedna. Tamta jest chyba jeszcze większa. Ale się rozpłaszczyła? Kurde, dobra, muszę wyłączyć kamerę, bo chcę coś pooglądać na oczy. Nie tylko przez telefon. Ale ona tu ma chyba też jeszcze oczy, patrz. Oczy i buźkę tam miała. No, tutaj robię zdjęcie. O, tu nad nami jeszcze jakiś ale taki... Ale ta jest ogromna. Zwierz. Kaś na dom. Tutaj tak sobie płynie. To ona ma na dole oczy, u góry oczy, to ile ona ma tych oczu? Ej, a to jest ta ryba. Patrz, to jest ta wielka ryba. Ale jest bydlak. Wiecie, bo ja musiałam już odejść, żeby wrócić. Ale... Pływają sobie razem wszyscy w jednym akwarium. A ta u góry to też nie są. Pajączek. Taki pajączek to jest niezły. No. O, ale to musi być obrzydliwe. Znaczy jest obrzydliwe. Fuj. A tu żaby. Tutaj takie halucynogenne czy coś. Ej, on idzie tutaj. Co on zrobi? Ale jęzor. Machnął jęzorem. Ale ma na górze ten, chyba liście palmy, co? Uschnięte liście palmy ma na kręgosłupie. Dobra, widziałeś kiedyś takie uschnięte liście palmy? Ale to jest jakiś mniejszy. Fotunie na Instagram, Emma?
O, Water World. Jeszcze. O kurczę, ale dzisiaj zaczyna się piękny dzień. Bezchmurne niebo. W końcu prawdziwa tajska pogoda. Wow. Ach, taki dźwięk wody też jest cudowny. Ale pięknie uspokaja. Takie strumyczki. Lubimy takie dźwięki. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj u nas dzień zaczął się tak pozytywnie, sportowo. Dorota ćwiczy od rana już drugą serię. Emma też ćwiczyła najpierw z Dorotą, teraz już wykonuje swoje prace związane ze szkołą, a ja idę na kroki i jeszcze coś tam załatwić na mieście. Także ruszamy dzisiaj pełną parą. Dzisiejszy dzień jest jakiś taki pozytywny. I życzę wam, żeby wasz też taki był i wszystkie kolejne też. A dobra, już jak zawsze pokazywałem, jak wychodziłem na kroki, co dzieje się na wprost, to i dzisiaj też pokażę, że standardowo imprezka o 10 rano musi być. Kurde, jest godzina 10. A ja wyszedłem na miasto, nie wziąłem sobie czapki, będzie grubo. W ostatnim tygodniu było serio dużo chmur na niebie i słońce co prawda było, było bardzo gorąco, ale często popołudniami przychodziła jakaś mała burza, no i tych chmur było dużo i już odzwyczaiłem się od noszenia czapki. Ale z drugiej strony może chociaż w końcu trochę się opalę, bo jesteśmy już ponad miesiąc czasu tutaj w Tajlandii, za niedługo będzie dwa, a nie jesteśmy tak za bardzo opaleni, ale jak będziemy na Phuket, to tam nadrobimy zdecydowanie. Chciałbym podzielić się jeszcze moimi postrzeżeniami odnośnie jedzenia, odnośnie odżywiania się. Kupiłem sobie teraz wątróbkę, tą, którą kiedyś miałem ochotę właśnie kupić i zjeść. Co prawda nie jest to moment dobry teraz na jedzenie, bo jestem na krokach i no, nie lubię podczas treningu jeść, no bo to jakby no, nie będę teraz szedł i będzie mi to skakać w brzuchu. Ale co też chciałem powiedzieć? Chciałem podzielić się tym, że kiedy czuję się lepiej. I stwierdziłem przez ostatnie jakieś tam obserwacje, ostatnie dni, to co jak jedliśmy, to czuję się lepiej wtedy, kiedy na śniadanie jednak jem mniej lub nie jem w ogóle tego śniadania. Już kilka razy mi się to potwierdziło, bo kiedy najem się mocno na śniadanie, to fajnie, no bo później przez cały dzień praktycznie nie jestem głodny, jest wszystko w porządku. Tylko później wieczorem, kiedy zjem znowu duży posiłek, to jestem po prostu za mocno najedzony i to jest dla mnie za dużo. Dwa duże posiłki. Od jakiegoś czasu, od już takiego dłuższego czasu, powiedzmy od roku czy od dwóch, dwa posiłki dla mnie takie duże w ciągu dnia to są za duże posiłki. O wiele lepiej się czuję, kiedy zjem rano coś tylko troszkę, w południe się najem, a wieczorem już praktycznie nic lub tylko jakiś owoc typu papajka, tak jak tutaj, i to spokojnie mi wystarcza. Wtedy nie jestem jakiś wieczorem mocno najedzony i wtedy czuję się najlepiej. To mi najbardziej odpowiada. Powiem wam, że wątróbka bardzo dobra, naprawdę. Nie musicie się obawiać, jeśli chcecie spróbować zjeść wątróbkę w Tajlandii, taką z grilla, to na jak najbardziej polecam. Naprawdę bardzo dobra. Oczywiście wątróbka z kurczaka. Jak na plażę w Pattaji, w samym centrum, o godzinie 11, to mamy naprawdę sporo osób. Naprawdę sporo osób. Ja cię kręcę, co to się stało? Chyba high season przyszedł. Chyba high season. No, ja tu jeszcze chyba tyle ludzi o tej porze nie widziałem na plaży. O, widzę, że w końcu dzisiaj policja łapie jakichś turystów i w końcu coś sprawdza. To przynajmniej może komuś się chociaż przydadzą wyrobione prawo jazdy. No, mi jeszcze się nie przydały tutaj. Ej, to już druga. Dwie palmy dalej, druga wiewiórka, ale uciekła na górę. Główny deptak w Pattaji, w centrum. Właśnie byłem w bankomacie wypłacić pieniądze i nie wiem, czy wiecie, ile kosztuje opłata taka bankowa za wypłatę pieniędzy z obcego kraju. Czyli na przykład jak my jesteśmy z Europy i wypłacamy sobie tutaj w tutejszych bankach pieniądze, które mamy w swoich bankach poprzez kartę, poprzez ATM, to opłata tutaj, tutejszego banku, który daje nam pieniądze, jest to prawie 30 zł. Czyli za każdorazowe wyciągnięcie pieniędzy z bankomatu ponosimy opłatę, koszt około 30 zł, 28 mniej więcej. Czyli nie opłaca się nam wypłacać małych kwot, bo za każdym razem będziemy płacić prawie 30 zł opłaty. Więc lepiej opłaca się wypłacać duże kwoty i robić to po prostu rzadko, żeby ta opłata, te 30 zł się rozmyło.
trzeba pomału przestawiać się na życie takie tajskie, na życie na wyspie, czyli dużo kokosów. Fajnie jest pomieszkać w takim dużym mieście, poimprezować, powariować, coś tam porobić, ale w końcu po pewnym czasie chce się już wyjść na plażę, popływać, wypić kokosa, popatrzeć na piękne widoki, na piękne wodę, pojeździć skuterem po górach. To jest całkiem co innego. Patrzcie, ile tutaj pan ma tych kokosów. Pełne bory. No sporo. 50 batów to jest jakieś 6,50 za kokosa, ale naprawdę smakuje bardzo dobrze. Bardzo słodki, bardzo dojrzały, bardzo dobry. Jedno z podstawowych dań Tajów, no to ryż i troszkę mięsa. Tymczasem mamy makaron i zupa, taka woda, taki rosołek do makaronów. Tam są kulki z mięsem, no i takie to jest najbardziej, jedno z najbardziej popularnych dań. A tam jeszcze troszeczkę dalej zapakowany jest właśnie ryż. No i pięknie. Troszkę warzywek, no i jest super. W Pattaji mamy duży wybór różnych pamiątek, które możemy kupić i zabrać do Polski. Ale piękne krewetki. O, to są chyba te tygrysie. Chyba tygrysie, ale piękna sztuka. O, ale groźne. No i później, jak przyjdziesz do tej restauracji, zamówisz sobie jakieś danie z krewetkami, to przynajmniej wiesz, że te krewetki i to mięso jest świeże, bo jest prosto z akwarium. Już niosą? Niosą, niosą. Dobrze, że wyjaśniłem, o co mi chodzi. To przynajmniej mamy tak, jak trzeba zamówienie. Bo z tymi ekstra czekoladkami to by były problemy, które sobie zamówiliśmy. Ale są ok. Tam jest twoje. No taka lemoniatka. Lemoniatka, a ty masz taką pomarańczówkę. Ja to nie jest dla mnie lód, to jest dla ciebie lód. Wiem. To jest dla mnie lód. Jeszcze extra dip. Ale powiem ci, zapłaciliśmy za tą droższą czekoladową polewę, a ona niczym się nie różni chyba od tej, co zawsze bierzemy, tańszej. No bo czym to się różni? Może spróbujmy. Ta jest w ogóle hot. A przecież tam wcale nie było napisane, że jest hot, a przy tamtej pisze, że jest hot. No w ogóle jakieś dziwne rzeczy. A to jest jakaś inna? No jest inna, no masz. No masz. To masz, no. Hej. Ale to przecież zawsze mamy hot. Mamy no ale dzisiaj nie wzięliśmy hot, a mamy hot. To czyli dali mam... Normalną, a zapłaciliśmy za jakąś droższą niepotrzebnie. Ja, dobra. No ogólnie to jest fajnie. Ryba z oceanarium trafiła prosto na nasz talerz. Jedną żeśmy chwycili, wsadzili do kieszeni, schowali, nie? Do torebki, do skutera i szybko dyla na grilla. Dyla na grilla. Dyla na grilla i jeszcze do tego takie cebulki, pomidorki, ogórki. O, ale mięsiwko pyszne. Niam, niam, niam.